właśnie spełniam jedną ze swoich marzeń. Jeszcze tak naprawdę z dzieciństwa. To znaczy wiele, wiele, wiele lat temu gdzieś w jakimś programie, nie wiem czy to był podróżniczy, czy inny, ale usłyszałem i zobaczyłem, że jest coś takiego jak pomnik odkrywców. No, a że chciałem być odkrywcą i musiało minąć trochę czasu, oto jest. Portugalia i pomnik odkrywców. Jest tam mały taras widokowy, nie wiem jeszcze czy na niego wejdę, ale na razie chcę wam to pokazać z zewnątrz, także popatrzcie sobie. Pomnik ten jest w dzielnicy Belem. Jego prowizoryczna konstrukcja powstała już w 1940 roku na światową wystawę. Natomiast ta konstrukcja, którą teraz widzimy, to jest konstrukcja z 1960. Zrobiona dokładnie w 500. rocznicę śmierci Henryka Żeglarza. Oczywiście, jak widać, ma kształt betonu. Liczy sobie 52 metry wysokości i przedstawia, moi drodzy, postacie z okresu wielkich odkryć geograficznych zarówno żeglarzy, jak i naukowców. Są to między innymi Henryk Żeglarz, Vasco da Gama, Ferdynand Magellan, Diogo Cao, Luis de Comes, Bartolomeo Diaz i Alfonso de Albuquerque. Natomiast na samym szczycie jest taras widokowy, z którego widać dzielnicę. Także tak, moi kochani, ja sobie tutaj zaraz muszę zdjęcie zrobić. No i cóż, może kiedyś mi ktoś taki pomnik wybuduje. Albo dorobi tam jako jednego jeszcze na końcu. Drodzy, jak ten pomnik wygląda z drugiej strony? No, z drugiej strony mamy innych figurantów. Może tak specjalnie powiem. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, muszę się troszeczkę oddalić od niego. Pamiętacie, że to jest pomnik odkrywców. Zwróćcie uwagę na jego kształt. Typowa łódź. Z dziobem, z rufą, z załogą. Zmieniamy sobie na angielski. Kupowanie bez karty. Jedna karta dla jednej osoby. Continue. Jeden bilet na metro, na bus. 1,50. Jeden bilet. Continue. Jeden bilet na jednej karcie. Wartość karty 50. Wartość biletu 1,20. Akceptuj. Przepraszam, zmień. Continue. I teraz czym? Czy monetami, czy kartą? Banknotem. No to zaznaczamy banknot. Cash. I wkładamy cash. Wypadła karta, zabieramy kartę i wypadają reszty. Tak się kupuje bilety w portugalskim metrze. Bilet na dany przejazd w jedną stronę, a później tą kartę powinniśmy przyłożyć. O, taka karta. Przykładamy. A, nie tu. Tu jest wejście. I wchodzimy. Bramki się otworzyły i możemy wchodzić. Także tak, kochani.
I teraz tylko, kochani, w którą stronę jedziemy? Czy na Cais do Sodré, czy na Telehaif? Mi się wydaje, że na Cais do Sodré. Także tak, na razie. Moi drodzy, zawsze wam nagrywam parę słów na temat kobiet w danym kraju, także korzystając z okazji, że jestem, jakby nie było, na plaży nad Oceanem Atlantyckim, więc wydaje mi się, że jest to najlepsze miejsce do tego, żeby powiedzieć parę słów o kobietach portugalskich. Oczywiście na tej plaży są ludzie z różnych miejsc, natomiast to, co powiem, no nie mówię tego przez pryzmat plaży, tylko przez pryzmat tego, co dostrzegłem w Lizbonie, jeśli chodzi o portugalskie kobiety. Z reguły szczupłe. Szczupłe albo takie mieszczące się w granicach szczupłości, na pewno nie grube. Zwykle z długimi włosami, nie ubierają się w sposób wyzywający, przynajmniej w Lizbonie. Ciężko znaleźć którąś w szpilkach. To co prawda może wynikać z ukształtowania terenu i chodników. Natomiast jeżeli się spojrzy szerzej, no to też, żeby, nie wiem, chodziła w mini, czy z dużym dekoltem, czy nie wiadomo jak mocno wymalowana, to też tego nie dostrzeżecie. Natomiast to, co można dostrzec, jak na moje oko, one wyglądają po prostu na smutne. Nawet jak są wesołe, jak się z nimi rozmawia i się uśmiechają, to uśmiechają się ustami, a oczy mają smutne. Także, no, nic nadzwyczajnego. Oczywiście inna uroda, która dla Europejczyka z Europy środkowo-środkowej czy środkowo-wschodniej, ta uroda jest inna. Jest inna karnacja, inne włosy, inne oczy. Ale mimo to ten wyraz twarzy pozostaje po prostu smutny, w przeciwieństwie na przykład do Hiszpanek, czy Włosek, czy Greczynek. Także tak, nie mogę powiedzieć, że są brzydkie, absolutnie, nie mogę też powiedzieć, że są absolutnie ładne. Są po prostu takie normalne, o smutnych oczach i ciemniejszej karnacji. Na tej zasadzie, ale też to, na co warto zwrócić uwagę, nie widziałem grubych. Więc to też in plus. Chyba że Arabki, bo tutaj, tak jak wam mówiłem, około 0,6% to są imigranci i wśród tych, jeżeli widzicie już taką typową murzynkę, no to już najczęściej są takie mocno przy kości, żeby to tak delikatnie ująć. Także tyle w temacie portugalskich kobiet.